Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie. Cześć, dzień dobry. Nasz operator daje nam znak, magiczny znak, palec w górę, czy jesteśmy online. Jak zwykle zaglądam do Ani. A ja zaglądam do komputera i rzeczywiście mamy już jednego oglądającego, pewnie to jestem ja sama. Nie, nie, jesteśmy online. Rzeczywiście dołączają do nas kolejni oglądający, bardzo się cieszymy. I witamy Was bardzo serdecznie na kolejnym i ostatnim już wakacyjnym live We dobrze, Do Hotels. Dobrze, że dodałaś, bo jak dzisiaj mówiliśmy, że to jest ostatni live, to wszyscy się w biurze bardzo zmartwili, ale nie, nie jest to ostatni live, jest to ostatni wakacyjny live. Wakacyjny live. Wakacje w tym roku piękne były. Piękne, aczkolwiek intensywne. Bardzo intensywne. Ciekawe jesteśmy, jak Wam minęły wakacje, jak sezon u Was. Czy jesteście zadowoleni? Pogoda zdecydowanie dopisała. Tutaj tak. To jest coś, na co nie można narzekać. Pogoda była przepiękna. Więc jesteśmy bardzo ciekawe, jak minęły wakacje w Waszych hotelach, resortach. Dajcie znać w komentarzu, jak było u Was. U nas było pracowicie, tak jak Ania wspomniała, udało nam się wyskoczyć gdzieś tam na Mazury, nad morze, natomiast praktycznie cały czas prowadziłyśmy nasze transmisje live. Jeżeli z powodu wakacji coś przegapiliście, czegoś nie widzieliście, słuchajcie, to dobra wiadomość jest taka, że teraz na Facebooku jest zakładka wideo na żywo. Wideo na żywo to jest po lewej stronie i tam sobie można obejrzeć wszystkie transmisje, jeżeli którąś pominęliście. Ja tak sobie pomyślałam, że tym witaniem tak się przejęłam i tak się wczułam w to witanie, opowiadanie o tych wakacjach, o tym, że to ostatni live, te wakacje i jak minęły Wam, że zapomniałam udostępnić naszego live'a i za chwilę to zrobię i o to samo Was proszę. Proszę, udostępnijcie live, jeżeli macie wśród swoich znajomych hotelarzy, jeżeli jesteście w grupach tematycznych dotyczących marketingu hotelowego, dotyczących właśnie hotelarstwa, na pewno Wasi znajomi będą Wam wdzięczni, a ja właśnie to robię, klikając udostępnij i udostępnijcie również. A ja Wam powiem, dlaczego warto udostępniać. To jest taka idea dotycząca ekonomii wdzięczności. Ekonomia wdzięczności, więc my dajemy od siebie, dajemy wiedzę, dajemy nasz czas, dzielimy się z Wami. Możecie nam zadawać pytania, natomiast w ramach tego Wy udostępniacie naszą transmisję. Udostępniając, dzielicie się ze swoimi znajomymi, również z hotelarzami, którzy na pewno Wam podziękują. My również Wam podziękujemy, bo dzięki temu będziemy mieć lepsze zasięgi. A jak wiadomo, Facebook to zasięgi i na tym właśnie nam zależy. Więc wszyscy będą zadowoleni, jeżeli teraz klikniemy wspólnie w udostępnij. Ja właśnie to robię, udostępniam. Tak. Udostępniam u siebie. Też to robię. Mm-hmm. Przepraszamy, to jest taki początek, kiedy jest to taka kwestia bardzo mocno organizacyjna i właśnie to wszyscy robimy. Mm-hmm. Okej. Co będzie dzisiaj? Dzisiaj live wyjątkowy. Będziemy rozmawiać o marketingu hotelowym. Będziemy rozmawiać o tym, co tak naprawdę powinien wiedzieć hotel marketing manager. I ja o to zapytam Anię Wykusz, eksperta marketingu hotelowego. I będziemy rozmawiać o strategii marketingowej, dlaczego ona jest ważna, będziemy rozmawiać o planowaniu, będziemy rozmawiać o tym, jak prowadzić efektywny marketing. Także dużo praktycznej wiedzy, którą będziecie mogli wdrażać u siebie. Możecie też zadawać pytania, zadawajcie pytania w każdym czasie, w każdym momencie. My na te pytania będziemy odpowiadać pod koniec naszej transmisji. No i co ważne i na co być może niektórzy z Was czekają, mamy niesamowitą niespodziankę, to na sam koniec naprawdę, naprawdę będzie warto zostać właśnie dla tej niespodzianki, ale też dla wiedzy, którą chcemy się z Wami dzielić. Można robić notatki, zachęcamy nawet do tego. Oczywiście do transmisji zawsze też można wrócić na naszym Facebooku. Okej. Pani Beata się wita, Pani Ania się wita. Dzień dobry, drogie Panie, witamy serdecznie i zaczynajmy. Tak, jak wakacje, napiszcie jak wakacje. A my przechodzimy do tematu live, czyli co powinien wiedzieć hotel marketing manager. No właśnie, zanim ja, bo mam kilka pytań do Ciebie, bo chciałam to przeprowadzić tego live'a w formie wywiadu, jeśli się zgodzisz, więc zadam Ci kilka pytań. Ale zanim to mój wzrok, Wy tego nie widzicie, ale mamy tutaj taką tablicę i na tej tablicy Ania przyczepiła taki cytat. Ja może go przeczytam, jeśli pozwolisz, Ania. Proszę.
Okej, okay, tu jest napisane tak. Nobody cares about your products and services except you. Yes, you read it right. What people do care about are themselves and how you solve their problems. Przepuszczam teraz przez translatora, translator. Słuchajcie, nikt tak naprawdę, nikogo nie obchodzą wasze usługi, wasze produkty oprócz was samych. Tak? Dobrze słyszycie. To, co obchodzi ludzi, to oni sami. I to, w jaki sposób wy, my rozwiązujemy ich problemy. I to się świetnie się wpisuje również to, co my sądzimy o marketingu i o tym, jak ten marketing należy robić. Ania, ty często mówisz o takich rzeczach, których nie należy robić w marketingu, takie, ty mówisz kardynalne błędy w marketingu i między innymi właśnie wymieniasz ten błąd, czyli to, że komunikujemy o sobie, to jacy my jesteśmy świetni, jacy my jesteśmy wspaniali i cudowni, a nie skupiamy się na gościu, nie skupiamy się na tej osobie, która jest po drugiej stronie, do której komunikujemy. I to jest taki jeden z błędów, od których chciałam zacząć ten dzisiejszy live. To jest cytat, który ja bardzo lubię. Jak Państwo też uczestniczycie w naszych live'ach, a zakładam, że część z Was nie jest tu pierwszy raz, wiecie, że to jest też taka formuła, w której my dużo mówimy. To jednak, co staramy się robić, to mówić tak naprawdę o Was, hotelarze, o Waszych problemach, dawać Wam rozwiązania, dawać Wam narzędzia, z których Wy możecie korzystać. I wiemy, bo dostajemy potem feedback, dostajemy wiadomości, że jeszcze dzisiaj to wdrożyłam, przetestowałam i to naprawdę działa. I to jest tak naprawdę super dla nas nagroda za ten wkład, który wnosimy też przygotowując się do live'ów. I to jest to, o czym ja uwielbiam, bo tak naprawdę wszyscy lubimy mówić o sobie. Dużo osób lubi mówić o sobie. My z Małgosią, jak się przygotowujemy do live'u, to zastanawiamy się, która powie więcej, bo lubimy mówić. I tutaj jest taka istota, żeby mówić, ale rzeczywiście nie koncentrować się na sobie, tylko koncentrować się na tej osobie, która słucha, na tej osobie, która jest odbiorcą tego komunikatu. Często widzimy, że łatwo jest popaść w taki podstawowy błąd i opowiadanie o tym, jacy jesteśmy fajni, jakie mamy fajne usługi, jak super wygląda nasz obiekt, jakie mamy pyszne jedzenie. I to wszystko jest prawdą, ale tak naprawdę wszyscy, jeżeli będziemy mówić tak samo, będziemy używać tego samego języka, mówiąc tylko i wyłącznie o sobie, to najzwyczajniej w świecie znudzimy tą drugą stronę, ponieważ komunikat, który nie będzie adresowany do osoby, czy nie będzie do Was, tak naprawdę będzie dla Was nudny. Jeżeli ja teraz usiądę i przez 20 minut będę opowiadać, ale jesteśmy super fajni i teraz w ogóle... Chociaż to prawda. I chociaż uwielbiam to robić, to jednak pozwolicie, że zostawię to na inną okazję, a dzisiaj porozmawiamy o Was, hotelarze, i o tym, jakie narzędzie możecie wykorzystywać. To samo rekomenduję w prowadzeniu działań marketingowych. Skoncentrujcie się na swoim gościu, na swojej grupie odbiorczej i to, w jaki sposób możecie Wy im pomóc, jaki problem rozwiązujecie tych ludzi, a nie żeby mówić ciągle o tym, jak fajni jesteście. To jest taka podstawowa lekcja numer jeden, którą ja sobie zapisałam tam na tablicy, ponieważ zdarza się nawet najlepszym o tym zapomnieć i warto sobie przypominać. Ja bym to tak w dużym skrócie, bo ja lubię metafory, jestem trenerem, to naturalne. Ja bym to porównała do randki. Wyobraźcie sobie, że idziecie na randkę, czy też idziecie na spotkanie z osobą, która przez cały czas mówi tylko o sobie, jaka to ona jest świetna, jak ona jest cudowna, jak dobrze jej się powodzi. No wszystko, wszystko wspaniale. Natomiast po 15 minutach raczej macie dosyć i chcecie przerwać takie spotkanie. Więc jeżeli podchodzimy do marketingu jak do randki. A można w ten sposób. Bawić? Tak, można w ten sposób do tego podchodzić, to przede wszystkim patrzymy na drugą osobę, czyli na gościa, na jego potrzeby i na to, jak możemy jego potrzeby zrealizować. Także lekcja numer jeden, tak jak mówiłyśmy, przejdziemy teraz do lekcji numer dwa, jeśli mogę to w ten sposób nazwać. Okay. To jest błąd, który ty wymieniasz jako numer jeden, taki, że tak powiem, top one z błędów, to jest brak strategii marketingowej w hotelu. I chciałam Cię teraz zapytać, bo dużo o tej strategii mówimy i często o tej strategii mówimy. I chciałam Cię, Ania, zapytać, dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego posiadanie strategii, wdrożenie strategii w hotelu jest takie ważne? Oj, to jest takie ważne, ponieważ czasem wydaje mi się, że tak się nam wydaje wszystkim, że strategia marketingowa jest przypisana tylko do dużych brandów, do sieci hotelowych, do takich dużych obiektów, które mają bardzo potężne budżety marketingowe i oni robią tę sieć, strategie marketingowe i to jest wszystko takie wydumane. A tak naprawdę, drodzy Państwo, nawet mając mały budżet marketingowy, jest ekstremalnie ważne, tym bardziej zagospodarować go właściwie i zagospodarować go w tym kierunku, w jakim chcemy, żebyśmy podążali
podążali. Więc tak naprawdę strategia marketingowa jest tym pierwszym krokiem, czyli takim określeniem mapy, która pozwoli nam podążać we właściwym kierunku, w kierunku, w którym chcemy zmierzać. Jeżeli sobie określimy na początku, gdzie jesteśmy i określimy sobie, dokąd my tak naprawdę zmierzamy, to ten cel, mając ten cel, nawet jeżeli droga będzie potrzebowała czasami trochę zboczyć w lewo, w prawo, to tak naprawdę do tego celu my dotrzemy. Jeżeli natomiast będziemy postępowali tak ad hocowo i chaotycznie, no to może się zdarzyć, że my tego celu naszego nie osiągniemy. Więc tak naprawdę strategia marketingowa na sam początek to jest określenie celu, jaki my w perspektywie czasu chcemy osiągnąć. Jeżeli my tej strategii marketingowej nie mamy, nawet takiej prostej, to tak naprawdę dzieje się bardzo wiele rzeczy. Jednym z takich podstawowych to jest to, że mamy niewystarczające działania marketingowe. One nie są ukierunkowane w danym obszarze i tak naprawdę my prowadzimy pewne akcje, tak zwane akcje ad hocowe. To w jakiś sposób nam działa, ale nie jesteśmy klarowni na rynku, nie dajemy takiej informacji, żeby nasz gość mógł wiedzieć dokładnie to, jak my chcemy, żeby on o nas mówił. Bo tak naprawdę, jeżeli my nie damy takiej wiadomości, którą puścimy w rynek i będziemy ją różnymi kanałami eksplorować, to tak naprawdę może się okazać, że ten gość nie będzie tak potrafił zidentyfikować tego, jaki nasz obiekt jest. Więc brak strategii to niewystarczające działania marketingowe. Brak strategii też powoduje, że tak naprawdę goście i tak będą o nas mówili, ale jeżeli my nie mamy takiej jasnej wiadomości i nie przekażemy im tego, w jaki sposób oni mają o nas mówić albo mają o nas myśleć, to tak naprawdę oni sami będą to układali. A ja bym tutaj chyba wolała, żeby nie pozostawiać tego tak tylko i wyłącznie łudowi szczęścia albo tego, jak goście sami o nas pomyślą, tylko mówmy dokładnie, że nasz hotel to jest najlepszy, przyjazny wypoczynek dla rodziny i wtedy wiemy, że tutaj celujemy do tych gości rodzinnych. Mówmy o tym, że wymarzone wesela są u nas i wtedy wiemy, że tak naprawdę ludzie myśląc o weselach będą myśleli o naszym obiekcie. Trzecim krokiem to jest tak naprawdę, który zdarza się, jeżeli nie mamy strategii marketingowej, to jest słabo określona albo nieokreślona grupa docelowa. Grupa docelowa to znowu, czy my chcemy mieć większe obłożenie? Najczęściej to słyszę na spotkaniu. Zależy mi na tym, żeby mieć większe obłożenie, zwiększyć sprzedaż. A jak już wejdziemy w to trochę głębiej, jakie sektory rynku chcemy zagospodarować, na jakim gościu Wam zależy najbardziej, to tutaj już słyszę często o każdym. A to chyba nie jest też do końca dobra odpowiedź. A mi się wydaje, że tutaj problem może też leżeć w tym, że część hotelarzy chciałaby zagospodarować wszystkie te sektory i chciałaby mieć wszystkich tych gości u siebie i to najlepiej w jednym czasie, ale tak się chyba nie da, tak? To znaczy, szanowni Państwo, powiem teraz wyjątkowo o sobie, ale w kontekście takim, który też mi się wydaje dość dobrą metaforą. My też moglibyśmy mieć każdy rodzaj, każdego klienta, każdy mógłby być naszym klientem, ale wyspecjalizowanie się w pewnej branży, wyspecjalizowanie się w branży hotelarskiej pozwala nam zrozumieć potrzeby hotelarzy, pozwala nam znać Wasze problemy, to z czym się zmagacie, dawać Wam rozwiązania, wspierać Was w tych Waszych działaniach i marketingowych, i szkoleniowych, i strategicznych. I dzięki temu tak naprawdę jest to dla nas przyjemniejsze, dla Was bardziej efektywne i te działania, które prowadzimy, mają lepsze rezultaty. I tak samo jest w tym prowadzeniu hotelu i posiadaniu gości. Jeżeli będziemy mieć każdego po trochę, no to nie będziemy wyspecjalizowani w żadnym obszarze. Jeżeli będziemy mieć jasny obraz, że rodzina z dziećmi musi być przynajmniej raz w naszym obiekcie, a tak naprawdę wracać, ponieważ jest tutaj co robić, to wtedy jesteśmy w stanie sobie zapewnić obłożenie nie tylko w tym takim wysokim sezonie, gdzie każdemu się dostaje, zwłaszcza jak mamy piękne wakacje w Polsce, ale też w tym sezonie, kiedy jest naprawdę problem i trzeba się zastanowić, skąd wziąć na koszty i wtedy jest trochę ta lekcja przegapiona, którą można było wcześniej zrobić i się zabezpieczyć. Czyli jeżeli ja mogę takie pokusić o takie podsumowanie tego, co mówisz, to ja rozumiem to tak, że strategia marketingowa pozwala tak naprawdę wyznaczyć kierunek, to jest taka mapa, też wypozycjonować się w świadomości gości, odbiorców i dzięki temu budujesz przewagę konkurencyjną, no i też nie musisz się martwić o te niskie sezony, tak? Czyli to, co powiedziałaś, nie tylko w wysokim sezonie, kiedy wszyscy korzystamy, kiedy wszyscy jeździmy, to tak faktycznie każdy korzysta, tylko możemy powiedzieć, że
wypełniamy hotel też w niskim sezonie, jeśli mamy przemyślaną strategię i konsekwentnie prowadzimy działania marketingowe. Czasem przemyślana strategia to jest nawet obniżenie działań marketingowych, czy też zamknięcie obiektu na okres zimowy, ale to jest również przemyślana strategia, nie dlatego, że robimy tak, ponieważ musimy i nie mamy wyjścia. Co jeśli ktoś nie ma strategii? Co jeśli ktoś nie ma strategii? Ja bardzo mocno rekomenduję. Strategia to jest tak naprawdę dokument, który pozwala nam określić, jakie są nasze słabe strony, mocne strony, szanse i zagrożenia. I stworzenie z tej strategii na początku powinno zacząć się od takiej analizy, a później tak naprawdę określenie sobie, jaki my widzimy potencjał w naszych mocnych stronach, w naszych szansach, jakie widzimy zagrożenia, ale też możemy za to podziałać tak naprawdę z wyprzedzeniem i zaproponować rozwiązania. Więc tak naprawdę strategia powinna rozpocząć się od analizy, potem określenie celu i grupy docelowe. Jak to mamy, ten dokument taki pierwszy, to jest taki pierwszy podstawowy dokument, to jesteśmy w stanie sobie łatwiej opracować nasz kalendarz imprez, kalendarz okazji, kalendarz działań na najbliższy rok i plan marketingowy, który pozwoli nam te działania i nasze plany zrealizować. Oczywiście ja jestem zwolennikiem tego, żeby tą strategię mieć i bardzo mocno Państwu rekomenduję, żeby tą strategię mieć. Uważam, że jeżeli jesteś Ty początkowym hotelarzem, marketingowcem, osobą odpowiedzialną za sprzedaż w obiekcie, uważam, że taka strategia powinna powstać, nawet podstawowa, która określa dokładnie plan działania na najbliższe miesiące i lata. Dzięki temu te działania nie będą chaotyczne, więc proponuję zrobienie takiej strategii samemu albo zlecenie tego do firmy zewnętrznej, która mając doświadczenie współpracując z wieloma hotelami, obiektami hotelowymi, będzie w stanie pomóc w przygotowaniu takiego dokumentu. Albo też możecie przyjść na nasze szkolenie Hotel Marketing Manager, które już 14 września w Warszawie i tak. Na tym szkoleniu krok po kroku przeprowadzimy Was właśnie przez tworzenie strategii marketingowej. Mhm. To jest jeden taki duży obszar, który na tym szkoleniu będzie, ale nie tylko. Także trzy możliwości. Drodzy hotelarze, jeśli nie macie jeszcze strategii marketingowej dla Waszego obiektu, zróbcie ją, zlećcie bądź przyjdźcie na szkolenie We Do Hotels. Zapraszam. Ja chciałam pozdrowić serdecznie, bo widzę znajome osoby, które się witają, które dołączają do nas. Także dzień dobry, witam wszystkich bardzo. Miło Was widzę, znowu to robię, zaglądam do Ani. Nie wiem, na czym to polega. Słuchajcie, jesień nadchodzi, nie wiem, czy to czujecie. Na naszym talerzu widać już owoce, jabłka, gruszki, śliwki, to są wczesno-jesienne owoce. Wirtualnie chcę Was poczęstować, częstujcie się. Zachęcam do tego, żeby zdrowo i lokalnie się częstować. Ja też witam Was serdecznie. Też widzę znajome twarze, Pani Edyta, Pan Radek, Pani Dorota. Sebastian pisze, że dodałbym jeszcze mierzenie efektywności, której w wielu strategiach jest brak. Jeśli chodzi o mierzenie efektywności, to ja bym tutaj dodała ten aspekt, dziękuję za ten komentarz, ja bym dodała ten aspekt akurat przy planie marketingowym, kiedy my sobie określamy rzeczywiście cele naszej strategii, potem robimy sobie plan na to, jak te cele osiągnąć i ten plan musi być weryfikowany oczywiście na bieżąco, plus tam w odstępach kwartalnych, półrocznych, żebyście Państwo widzieli. Mnie się kiedyś to podobało, dzisiaj jesteśmy bardzo metaforowe, ale kiedyś mi się podobało, że jak pewnie Państwo słyszeliście, że osoby, które wyznaczają cele i je spiszą, mają znacznie większe szanse na osiągnięcie tych celów w trakcie roku, niż jeżeli tego nie zrobią. No i ja oczywiście też zawsze sobie te cele piszę i sobie je ustalam i z deadline'ami, one są mierzalne według tej kategorii SMART, wszystko jest pięknie określone i kiedyś spotkałem się z takim określeniem, a co jeśli ci się te cele zmienią w trakcie roku? I tak sobie pomyślałam, że kurczę, rzeczywiście ta weryfikacja nawet na poziomie celów, które zakładamy takich personalnych, jest bardzo ważna, a co dopiero mówić o takich celach strategicznych. Więc określenie celów, określenie tego planu marketingowego i podpisanie, sprawdzanie i kontrolowanie, badanie efektywności jak najbardziej jest tutaj bardzo ważne. No to skoro mówimy już o planie marketingowym, to jest Ania, kolejna rzecz, o której Ty mówisz wśród kardynalnych błędów. Po pierwsze brak strategii, po drugie brak planu marketingowego. Dlaczego plan marketingowy jest ważny? Co to jest ten plan marketingowy i o co w ogóle tyle zachodu? Czy nie możemy sobie tak po prostu na bieżąco ten marketing robić, jak przyjdzie potrzeba, to tam wrzucimy jakąś reklamę i wszystko będzie ok? Może się tak zdarzyć. Może się tak zdarzyć, że rzeczywiście zrobicie Państwo reklamę i ona pójdzie ok. I tak się też zdarza, ale znowu, jeżeli mamy...
sama prowadzę firmę, więc ja widzę, jak bardzo ważne jest wyznaczenie sobie tych celów strategicznych, bo kiedy mamy ten okres, kiedy jest, nie wiem, z jakiegoś powodu gorzej, ciężej, trudniej, to my pamiętamy, dokąd my zmierzamy. I tak samo w przypadku waszego hotelu. Jeżeli się zdarzy, że organizujemy jakąś imprezę, na przykład bardziej dla takiego klienta, czy dla takiego, to może nam się wydawać, że to jest kierunek, w którym powinniśmy iść, ale tak naprawdę, jeśli mamy te cele strategiczne, to my nie pobłądzimy, więc cele strategiczne, a potem plan marketingowy. Plan marketingowy jest pomostem. Strategia określiła nam, gdzie jesteśmy versus tą, gdzie chcemy się znaleźć, a potem budujemy taki piękny most, może być wielki bridge tak naprawdę, który pozwala nam te cele osiągnąć. I to robimy właśnie za pomocą planu marketingowego. Plan marketingowy może uwzględniać też sezonowość, bo teraz mamy wakacje, a za chwilę będzie piękna, złota jesień i tak naprawdę ten plan marketingowy może uwzględniać te fluktuacje czasowe i możemy sobie zaplanować z wyprzedzeniem, że coś będziemy mogli sobie stworzyć wtedy, kiedy chcemy, a nie, że na przykład na miesiąc przed Sylwestrem mamy niesprzedaną imprezę i zaczynamy się troszkę, że tak powiem, delikatnie denerwować, co to będzie, kiedy zostało nam jeszcze na przykład 100 miejsc do sprzedania. Jeśli mamy wszystko zaplanowane z wyprzedzeniem, to możemy sobie te działania fajnie zrobić dzięki planu marketingowemu. Mnie się podoba, tak, faktycznie jesteśmy dzisiaj metaforyczne, może to ten koniec wakacji nas tak nastraja nostalgicznie. Mnie się podoba porównanie planu marketingowego do listy zakupów. I teraz uwaga, kto się z tym zgadza, co ja teraz powiem, to proszę dajcie znać koniecznie w komentarzu, jak idziecie na zakupy bez listy zakupów, bo ja tak mam. Jeżeli idę do jakiegoś supermarketu, duże zakupy i nie mam listy, słuchajcie, to ja kupuję masę rzeczy w ogóle niepotrzebnych. Akurat jest jakaś promocja, a często zapominam o takich najważniejszych rzeczach, czyli o tych podstawowych, które są mi naprawdę potrzebne. I słuchajcie, zrobienie listy zakupów, co powoduje? Powoduje dwie rzeczy. Po pierwsze, ja na pewno kupię to, co jest mi potrzebne, a raczej na pewno nie kupię tego, czego nie potrzebuję. Więc jest to oszczędność i czasu, i pieniędzy, i większa efektywność. Więc plan marketingowy, można powiedzieć, jest pewnego rodzaju taką listą działań, które potrzebujecie podjąć. Oczywiście można to w czasie roku aktualizować, natomiast jest to taka lista, której trzeba się trzymać. I ciekawa jestem, napiszcie proszę w komentarzu, kto się podobnie zachowuje w supermarkecie z listą i bez listy, bo jestem ciekawa. Ja mogę Ci powiedzieć, że tak samo mam, czyli jeżeli jest sytuacja, w której mam przygotowaną listę zakupów, to wtedy wiem dokładnie, co mam kupić, w jakich działach, nie tracę czasu, oszczędzam i tak naprawdę jest tylko korzyść. A w momencie, kiedy idę tak sobie, żeby coś poszukać, no to dzieje się bardzo, bardzo różnie. Okay. Świetnie, widzę, że się pojawiają komentarze. Widzę, że Pani Dorota, teraz ja do Ciebie zaglądam. Wtedy kupuję wszystko, jak leci, a już jak jestem, głodna, to wiadomo, głodny, że w ogóle. Ale Pani Doroto, dokładnie tak, jak jestem głodna, możemy sobie porównać też do sytuacji, kiedy mamy trochę taką sytuację, nie bardzo wiemy, co zrobić, mamy niskie obłożenie, zostało nam mało czasu, czyli teoretycznie możemy tę metaforę potraktować, jesteśmy głodni i zaczynamy szybko w panice reagować i różne działania marketingowe podejmować, a potem stwierdzamy, że kurde, one nie działały. Ten Facebook to nie działa, ten AdWords to nie działa, a tak naprawdę to wszystko mogłoby działać w momencie, kiedy byśmy byli trochę lepiej do tego przygotowani. Okej, tutaj próbuję dotrzeć do wszystkich komentarzy, za chwilę będziemy na nie odpowiadać. Bo może nie wiecie, nam się po prostu czasami one wyświetlają, czasami nie wyświetlają, czasami się wyświetlają, tak, mogą się czasami u mnie. Dlatego sobie czasem zaglądamy właśnie. Powiedzieliśmy o planie marketingowym, tak, i o liście zakupów, no to trzeba powiedzieć chyba też o budżecie, bo jest to istotny element strategii i planu marketingowego. No to właśnie, jak to jest z tym budżetem? Czy to powinna być jakaś stała kwota, czy jak to powinno wyglądać? Według mnie budżet powinien być dopasowany do Państwa potrzeb i do Państwa obłożenia. Są pewne wskaźniki, o których mówimy, czyli że na przykład budżet marketingowy powinien wynosić między 2 a 8% przychodu i to jest ok, ale tak naprawdę zależy od tego, jakim Państwo jesteście obiektem, w jakiej jesteście sytuacji. Na pewno jeżeli to jest nowy, świeży obiekt, on potrzebuje więcej tego budżetu, bo te działania muszą być jeszcze w dużej mierze bardzo mocno też wizerunkowe, które będą nam w przyszłości procentowały tym, że będziemy mogli ich trochę mieć mniej,
a dalej utrzymywać pewien poziom sprzedaży. Więc ten budżet powinien być ruchomy, ale tak naprawdę powinien być zaplanowany. Czyli w momencie, kiedy mamy high season, ile wydajemy, w momencie, kiedy mamy low season, ile wydajemy i tak naprawdę pod tym kątem on powinien być, ten plan marketingowy uwzględniający ten budżet powinien być zachowany. Mhm. Okej, czy jakieś, nie wiem, stałe takie proporcje, jakieś procenty? Ja wiem, w literaturze są pewne wytyczne. Mhm. Ale co masz na myśli, jakieś procenty? No na przykład procent z przychodów. A, no to tak jak mówiłam, że tak naprawdę w zależności od tego, w sieciach to jest czasem 3-4%, w zależności od tego, ile Państwo, jakim jesteście obiektem, czy sieciowym, czy niezależnym, to tak naprawdę według sztuki to powinno być między 2 a 8%, ale tak naprawdę zależy, jakim Państwo jesteście obiektem, musicie też zobaczyć, żeby to wszystko było rentowne, zobaczyć, czy Wam to się zwraca, ile, jaki jest poziom rezerwacji generowanych właśnie dzięki tym działaniom marketingowym. Okej. No dobrze, to pozwól Ania, że zapytam, zanim się dokopię do komentarzy, to zapytam Cię o to, jak efektywnie prowadzić działania marketingowe. Jak efektywnie prowadzić działania marketingowe? Jeżeli chodzi o prowadzenie efektywnie działań marketingowych, to ja po prostu to uwielbiam, bo działania marketingowe efektywne to przede wszystkim kojarzą się z kampaniami efektywnościowymi. Jeśli mówimy o kampaniach efektywnościowych, to mówimy tutaj o kampaniach AdWords, o kampaniach na Facebooku płatnych i my hotelarze pokochaliśmy te kanały, już nie trzeba nikogo namawiać ani do AdWordsa, nie trzeba nikogo namawiać do bycia na Facebooku, nie trzeba nikogo namawiać do reprezentacji właśnie u pośredników. I to jest bardzo, bardzo w porządku, że tam jesteśmy, pod warunkiem, że my dobrze wykorzystujemy te narzędzia w takim celu, w jakim one mogą nam służyć. Bo tak naprawdę każde z tych narzędzi jest dobre i ono może być efektywnie wykorzystywane pod warunkiem, że my mamy ten właśnie marketing przemyślany. To, co ja obserwuję, to to, że tak naprawdę brakuje nam tych gałęzi i często nasze przekazy marketingowe skupiają się na tym, jesteśmy fajni, czyli to, co mówiliśmy na samym początku, jesteśmy fajni, przyjedź do nas, super cena, kup nas dzisiaj, przyjedź na weekend, ostatnia szansa i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak naprawdę ja tutaj się posługuję takim modelem, który jest nowym modelem. Kiedyś był to model AIDA, teraz jest model, nie powtórzę nazwiska, bo jest bardzo skomplikowany, ale on się opiera na takich 4 krokach, o których już też wcześniej mówiłam, często mówię. Czyli tak naprawdę faza C, kiedy my dopiero zaczynamy informować tego naszego potencjalnego gościa o tym, że my w ogóle jesteśmy, a ten gość jeszcze w ogóle do nas nie chce przyjechać. To jest taka faza, o której bardzo często zapominamy, a w której doskonale się mogą sprawić i tutaj doskonale mogą podziałać nam media społecznościowe, content marketing, różnego rodzaju działania wizerunkowe, kiedy my wychodzimy do tego naszego potencjalnego gościa, ale jeszcze on nie chce kupić, więc my mu jeszcze nie mówimy, że przyjedź na weekend 3 noclegi w cenie 2 i przyjedź z żoną, matką, kochanką i dziećmi. To nie jest ten moment, drodzy Państwo. Tutaj my budujemy relacje, opowiadamy o tym, ale mówimy tutaj językiem naszego gościa, więc tutaj też doskonale w tej fazie C sprawuje się storytelling. Następną fazą jest think, czyli tak na przykład według tej AIDA, czyli AIDA to tam był interes, a tutaj tak naprawdę w fazie think jest to, że my zaczynamy sobie myśleć o tym w ogóle, żeby pojechać na wakacje. Zmęczenie daje nam się we znaki. Ja na przykład usłyszałam dzisiaj, że wyglądam jakbym nie miała dawno urlopu i to jest chyba taki moment, kiedy zaczynam mieć tą fazę think. Zaczynam myśleć o tym, że kurczę, chyba rzeczywiście przydałby mi się dłuższy urlop niż lekki wyskok na Mazury. Więc jestem w tej fazie, jeszcze nie wiem dokąd pojadę, ale już zaczynam sobie myśleć, że chyba ten urlop by mi się przydał, bo mi kolega taki komplement powiedział. Więc jeżeli ja już jestem w tej fazie... Pozdrawiamy kolegę. Tak, jeżeli jestem w tej fazie think, to tutaj te przekazy marketingowe mogą być inne i tutaj już jesteśmy w stanie trochę bardziej informować o naszej ofercie, ale tak naprawdę oferta jest dopiero w fazie do, kiedy jest sprzedaż. Ja jestem już zdecydowana, już wiem, że jadę na Mazury, już wiem, że chcę jechać nad jezioro, już wiem, kiedy chcę wziąć urlop i tutaj już możemy walczyć ofertą, ale drodzy Państwo, zobaczcie, to jest dopiero trzeci krok, a często w tych działaniach marketingowych i to nie tylko wśród hotelarzy, często bardzo się dzieje tak, że zapominamy
pamiętamy o tych działaniach wizerunkowych, kontentowych, nastawionych na to, żeby budować relacje. Ja ciągle o tym powtarzam, 16 razy spotkanie z marką, zanim będzie sprzedaż. Jeszcze 16, bo zaraz będzie 20 pewnie. No to się oczywiście, że zmienia. Więc 16 spotkań z marką, zanim będzie sprzedaż, więc pobawmy się tym marketingiem i poróbmy takie rzeczy relacyjne, które pozwolą nam na tym, żeby w tej fazie do była ta sprzedaż bardziej skuteczna. Ostatnim krokiem to jest ta faza care i to jest faza, w której dbamy o lojalność i jak ja zawsze mówię, my hotelarze tutaj możemy tyle rzeczy robić, po prostu świetnie zarządzać tymi relacjami, świetnie budować te relacje, świetnie dbać o ten kontakt i ja już wiem, co chcesz powiedzieć, bo na pewno chcesz powiedzieć o tym, ale pozwolę, żebyś mnie spytała. To, co ja chciałam powiedzieć, to ja chciałam skomentować tą fazę care, ponieważ to jest moja ulubiona faza i uważam, że ona jest trochę niedoceniana. Nie wiem, czy byś się na poprzednim naszym live'ie dotyczącym Facebooka, jakieś 2 tygodnie temu mniej więcej, kto był, dajcie znać w komentarzu, kto był na tym live'ie. Tam cytowaliśmy badania i 10% osób, 10% tylko kieruje się marką przy wyborze hotelu. 10%. To jest moim zdaniem bardzo mało i tutaj jest olbrzymia praca do zrobienia, dlatego że no, wszelkiego rodzaju badania wyraźnie mówią, że o wiele taniej, łatwiej i przyjemniej jest dbać o klienta, o gościa, którego już mamy, którego już raz pozyskaliśmy, niż pozyskiwać cały czas nowych klientów, nowych gości. I tutaj ta część dotycząca budowania lojalności, budowania relacji z tym gościem, który już wyjechał z waszego obiektu. Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz. No i co tutaj warto robić, Ania? Ja widzę, że pan Radek pisze, że był, pan Krzysztof, pani Dorota, bardzo się cieszę, że byliście. To już jest pewnego rodzaju lojalność, którą bardzo doceniam i o lojalności akurat mówimy. Jeśli chodzi o to, co można zrobić, to jest fascynujące, ale najprostsze rzeczy czasami działają najlepiej. I ja to usłyszałam jakieś 10 lat temu, że nie ma co wymyślać koła na nowo, kiedy ja mam też trochę tendencję do tego, żeby zawsze wymyślać coś nowego, a czasami te proste, sprawdzone rzeczy są najbardziej skuteczne. I tutaj o takiej prostej, sprawdzonej rzeczy do budowania lojalności jest tak naprawdę zadbanie o tego klienta i podtrzymywanie z nim kontaktu. W jaki sposób możemy podtrzymywać kontakt z klientem? No, za pomocą bazy mailingowej, o której też już nieraz mówimy i tak naprawdę my, przygotowując się do dzisiejszego live'a, szanowni państwo, sprawdziliśmy. Jesteśmy zasubskrybowani mniej więcej w 100 obiektach. Badając moją skrzynkę odbiorczą, gdzie podaję prywatnego maila. Z Zalando mam co... Nie robię zakupów na Zalando, ale mam tam co chwilę po prostu, co chwilę mam informacje o zakupach. Answer.com, wszystkie e-commerce'y wysyłają, Travelist wysyła, Booking wysyła, obiekty nie wysyłają, nic do nas nie piszą, nie wiem, nam się podobało, im się nie podobało z nami, nie rozumiem tego. Mogliby napisać raz za czas, przypomnieć się, w jaki sposób takie socialowe informacje poprzesyłać, o tym, co się dzieje, o tym, żeby się przypomnieć trochę, niekoniecznie musi być to oferta, taka typowo oferta, przyjedź do nas znowu, 2 noclegi w cenie jednego, ale takie socialowe, podtrzymujące relacje, informujące na przykład o tym, że coś fajnego się u was wydarzyło, ja bym się w ogóle nie obraziła, jakbym takiego maila zobaczyła. Wręcz przeciwnie, otworzyłabym go, pewnie z ciekawością się przyjrzała. Tak samo śledzę wasze działania na mediach społecznościowych, patrzę na to, co się dzieje na Facebooku i tutaj również to podtrzymywanie relacji, budowanie tego komunikatu dwustronnego, a nie tylko jednostronna informacja, zobacz nas, a my ciebie nie widzimy, to już też myślę, że jest elementem takim do zagospodarowania. Więc takie 2 podstawowe rzeczy, o których niby wszyscy wiemy, ale jeszcze nie do końca je wykorzystujemy, to jest właśnie zarządzanie bazą mailingową i kontakt przez media społecznościowe. My tutaj jesteśmy dzisiaj z wami za pomocą mediów społecznościowych, właśnie się z wami kontaktujemy. Część z was przyszła do nas przez maila, którego dostaliście od nas i kiedyś się zasubskrybowaliście w naszym newsletterze. Wiemy, że te kanały działają i one działają w różnych branżach, dlatego bardzo serdecznie zachęcam do korzystania z nich.
Ja się podpisuję po tym, co Ania mówi, a tutaj w ramach udostępniam naszą transmisję u nas na wallu i właśnie tak się zastanawiam, dlaczego mamy dwie transmisje. Także jeżeli ktoś by się zastanawiał, dlaczego mamy na tablicy dwie transmisje, to jest właśnie moja robota, tak, chcąc udostępnić u siebie na wallu, także okej, okay. Słuchajcie, to co Ania powiedziała, to jest bardzo ważna rzecz. My naprawdę chciałybyśmy dostawać więcej informacji jako goście, więcej informacji od obiektów, a nie tylko prośbę, żeby wystawić opinię na TripAdvisorze. To jest bardzo oczywiście istotne dla Was, kochani hotelarze. Pomyślcie o gościach, co jest istotne dla nich, co ich może interesować i ja osobiście bardzo jestem mocno przekonana właśnie do e-mail marketingu. Jak myślicie, dlaczego? Zostawiam Was z tym pytaniem, dlaczego my jesteśmy mocno przekonane do e-mail marketingu i tutaj chodzi w tym pytaniu o nasz biznes, o to, jak my prowadzimy biznes i w jaki sposób my pozyskujemy klientów. No dobrze, czyli gdybym teraz miała podsumować to, o czym mówimy, strategia, czyli taka mapa, cele, pozycjonowanie, to jak mówimy gościom, jak oni mają nas postrzegać, ale też ta analiza, którą na cele strategii przeprowadzamy, to jest odpowiadamy sobie na pytanie, kto jest naszym gościem, kto jest naszą personą. Plan marketingowy, czyli taki pomost między tym, gdzie jesteśmy, a gdzie chcemy być. Budżet. Tam się pojawiły się pytania. Zaraz odpowiem oczywiście. Tak, kilka osób pytało o to, jaki, słuchajcie, według sztuki, to jest między 2 a 8% i to, co Ania mówiła, oczywiście sprzedaży brutto, to, co Ania mówiła, w zależności od tego, w jakim jesteście miejscu, sieciowe hotele około 5%? Zależy od sieci, to oczywiście tutaj też budżet marketingowy też jest w zależności, czy to jest od obiektu, czy od sieci, więc to wszystko się zmienia. Zależy też, jakie koszty Państwo uwzględniacie w tym budżecie marketingowym. Dla mnie budżet marketingowy to jest to, co de facto my możemy z tym robić, czyli pozycjonowanie, AdWords, media społecznościowe, kampanie, zarządzanie blogiem. Dla Państwa budżet marketingowy to mogą być też imprezy organizowane dla pracowników. Czasami budżet marketingowy, bardzo często to są też tak naprawdę wszystkiego rodzaju wydrukowane rzeczy, które mają logotyp, więc tak naprawdę wszystko zależy od tego, co Państwo uwzględniacie. Musicie mieć opracowane, jakie cele chcecie zrealizować dzięki tym działaniom marketingowym i to tak naprawdę wada odpowiedź, ile tego powinno budżetu być. Okej. Czyli mamy budżet, pamiętamy o tych wszystkich fazach, czyli nie skupiamy się tylko na tym do, tak, Aniu? Czyli kup pan teraz. Kup teraz, tylko budujemy tę świadomość marki na wszystkich fazach i pamiętamy o lojalności, czyli o tym, co jest tak naprawdę najłatwiejsze, bo jeżeli gość już jest, był już w hotelu i jest zadowolony z usługi, to on naprawdę chętnie wróci. A jeśli pamiętacie też badania, które cytowałyśmy na ubiegłym live, no to tam bardzo dużo osób się inspiruje poprzez to, co goście zamieszczają na swoich wallach, na przykład na Facebooku. Ktoś rzuca zdjęcie z wakacji, z fajnego hotelu i nie pamiętam 52%, teraz, 52% albo 54% ludzi to powoduje, że oni chętnie też wybierają akurat tą destynację, ten hotel. Jakie działania prowadzi, Ania? Efektywny marketing, jakie działania, jakimi kanałami, co warto teraz, co działa, co nie działa, jakbyś mogła tak. No, wydaje mi się, że już odpowiedziałam poniekąd na to pytanie. Wszystko zależy od tego, jakie Państwo macie swoje cele. Wiem, że to tak brzmi wydumanie, ale nie ma takiej złotej recepty. Na pewno to, co hotel powinien robić, to zadbać o to, żeby była odpowiednia ilość przekierowań do jego strony. I czy Państwo to zrobicie za pomocą właśnie kampanii AdWords, czy innych kampanii płatnych, czy pozycjonowania, to tak naprawdę, jeżeli Wy nie macie ruchu do strony, to tych rezerwacji bezpośrednich nie będzie, ponieważ ci goście muszą trafić najpierw na Waszą stronę, żeby potem z tej strony mogli dokonać rezerwacji i zapoznać się z Państwa ofertą. Więc tak naprawdę ruch do strony, kampania AdWords, pozycjonowanie to są takie podstawowe rzeczy, które można i należy robić. Dobra, fajna, przemyślana strategia na social media, gdzie my tak naprawdę mówimy, pamiętacie, nobody cares about the products, czyli tak naprawdę mówmy do tego naszego gościa językiem,
jakim on chciałby usłyszeć. Zapraszajmy jego i mówmy o nim, jak on może spędzić czas i dlaczego warto, żeby do Was przyjechał, a nie jacy my jesteśmy fajni, więc to jest też kolejny krok. I content marketing, ja myślę, że on jest bardzo mocno niedoceniany. Są sieci, które robią to świetnie. Ja tutaj się mocno chylę nad Puro Hotels, którzy robią to znakomicie i mogą taki benchmark stanowić dla nawet mniejszych hoteli, ponieważ pisanie, tworzenie kontentu, ciekawego kontentu, organizowanie różnego rodzaju eventów zapraszających do Was do hotelu może powodować, że ten marketing nie będzie zawsze tylko marketingiem takim stricte reklamowym, ale takim marketingiem rekomendacji, marketingiem miejsca, gdzie będzie nam się Państwa miejsce, Państwa hotel kojarzył z określonymi wartościami, z określonymi rzeczami, które można u Was zrobić i spędzić czas. Ja też przypomnę to, co na live'ie na temat Facebooka, bo też bardzo zachęcamy Was do wykorzystywania social mediów. Tam były takie badania, że efektywne wykorzystanie social mediów i też reklamy w social mediach, tutaj mowa o Facebook Ads, to jest efektywny budżet marketingowy, obniżenie budżetu kosztów marketingowych o 24%, więc myślę, że to jest bardzo dużo i zachęcamy do tego. Czy owoce są prawdziwe? Maciek! Są prawdziwe. Żartuję. Oczywiście, że są prawdziwe. Jesień jest kwaśna tego roku. Jesień jest kwaśna tego roku. Maciek, zostawiam tą nadgryzioną śliwkę, jakby co. I kilka świeżych. Pozdrawiamy serdecznie. Okej, czas, żeby odpowiedzieć na pytania. Dziękujemy Wam za pytania. Pani Dorota pyta, czy ma być jakiś procent od obrotu. Tak jak mówiłyśmy, jest to według szkoły jest to między 2 a 8. Wiem, że są obiekty, które mają 3%. Wiem, że są obiekty, które mają 4%. I wiem, że jest cały gro obiektów, które nie ma zagospodarowanego budżetu marketingowego i działa. Jak coś Pani fajnego zaproponuje, to może zaczniemy współpracę. A ja myślę, że to nie ma co liczyć na taki łódź szczęścia, bo ja się z wieloma hotelami widzę i wielu hotelom proponuję różne działania, ale myślę, że fajniejsza jest współpraca w momencie, kiedy Państwo wiecie, czego chcecie, albo zapytacie nas i wspólnie sobie wypracujemy taką strategię i plan marketingowy na te działania. A nie, jest bardzo silna presja na to, żebyś ugryzła jabłko. Nie widzę. Nie. Chleba i igrzysk. Nie, okay. Ja bym chyba wolała ten, ale... O, słuchajcie. Jabłko. Prawdziwe. Słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że owoce są... Mam nadzieję, że ten sok nie doleciał aż do kamery. Wszystko wskazuje na to, że owoce są prawdziwe. Jabłko i gruszka, i śliwka. Już gruszki nie będziemy gryźć, bo... Może się coś wydarzyć. Zjemy to wszystko po... Oczywiście zachęcamy Was, żebyście się częstowali. Może ja zdejmę to jabłko takie nadgryzione. Nie, widać, że ono żyje i ono jest naturalne. Częstuj się, zaraz zbrązowieje. Mhm. Strzeliło porządnie. Będzie konkurs. Mhm. I z przyjemnością damy do rozlosowania jabłka, śliwki, gruszki i inne jeszcze... Mhm. Inne jeszcze rzeczy, ale wcześniej chwila na odpowiedź na pytania. Czy budżet marketingowy ma być stałą kwotą, czy wartością procentową? To myślę, że już odpowiedzieliśmy na to pytanie. Kolejne. Jaka jest zależność inwestycji marketingowej pomiędzy hotelami wypoczynkowymi, a hotelami biznesowymi w wielkich miastach? Czy więcej musimy wydać w hotelach wypoczynkowych, a jak w hotelach wielkomiejskich? Zależy znowu, o jakich my działaniach mówimy. Z mojego doświadczenia, jeśli mówimy o kampanii AdWords, to zdecydowanie więcej wydają obiekty. I jak Państwo myślicie, jakie? To jest ten moment, który ja lubię. Pauza. Którego nie możesz wytrzymać. Kto więcej wydaje na kampanię AdWords? Czy to wydają obiekty miejskie, wielkie? Czy wydają to obiekty resortowe? Do wygrania za właściwą odpowiedź jabłko, gruszka i śliwka w komplecie. Taki pakiet. Pakiet trzech owoców. Mamy odpowiedzi? Nie, Maciek się pyta, dlaczego ty nie jesz owoców. No to pani Ania odpowiedziała, że obiekty miejskie. Pani Aniu, z mojego doświadczenia wychodzi, że obiekty resortowe. Przy czym obiekty resortowe tutaj rozumiemy jako obiekty 4-5-gwiazdkowe, czyli też takie duże, o dużym potencjale, ale nawet jeżeli mamy obiekt 80-pokojowy w mieście,
a mamy 80-pokojowy obiekt resortowy, to zdecydowanie większy budżet na działania AdWordsowe jest tutaj w obiektach resortowych, a bierze się to też stąd, że zdecydowanie jest większa oferta, bo w obiektach resortowych mamy też ofertę spa, ofertę sezonową, ofertę weselną i tak dalej, a w obiektach miejskich często to jest po prostu nocleg i konferencje. Więc tutaj taka jest moja odpowiedź. Na pewno budżet jest zróżnicowany. Na pewno budżet jest zróżnicowany i tutaj też on musi być dopasowany do Państwa obiektu, do Państwa ilości pokoi, od tego, jakie macie możliwości, żeby z tym obłożeniem pracować. Okay. Wydaje ten, który ma więcej pieniędzy, to jest bardzo trafne, logiczne. Mówisz o bookingu i to jest racja. To są olbrzymie. Też prowadziliśmy takiego live'a na temat OTA, na temat bookingu i ich budżetów marketingowych. Natomiast nasza rada dla hotelarzy, patrzcie, co robi booking. Patrzcie na to, co oni robią i róbcie to samo, bo to są badania, to są wszystko bardzo sprawdzone metody, które oni stosują, więc warto robić taki benchmarking, czyli wzorujemy się na konkurencji. No, Booking nie jest konkurencją, ale oni robią to dobrze, dlatego warto patrzeć, warto rozglądać się, nie tylko skupiając się na sobie, ale też na tym, co robi konkurencja. Jeśli robi coś dobrze, to no, warto z tego korzystać. Pewnie, tak. Sebastian pisze, jaką część budżetu powinny stanowić działania wizerunkowe i nie czy rozsądniejszym nie jest rozwiązanie zastąpić tę część budżetu działaniami podnoszącymi jakość oferowanych usług. Nie umiem odpowiedzieć na to zero-jedynkowo, bo to według mnie trzeba uzależnić od obiektu. Ja uważam, że jeżeli powstaje nowy obiekt, to on musi inwestować zarówno w działania wizerunkowe, jak i działania podnoszące jakość obsługi. Tutaj nie można wykluczyć, nie można tego zamiennie stosować, ponieważ jeżeli będziemy mieć wysoką jakość obsługi, okej, to jest bardzo ważne, ekstremalnie ważne i według mnie to też jest działanie wizerunkowe przecież, bo to też ma znaczenie po tym, jak jest hotel odbierany, ale tak naprawdę nie trafią do nas goście, jeżeli nie będziemy mieć innych działań marketingowych, a dopiero potem jest ten element, kiedy już ten gość jest w hotelu, więc bo według mnie działania wizerunkowe, jeżeli to jest obiekt nowy, to na pewno powinny stanowić większą część budżetu niż po pewnym czasie, ale to tak naprawdę trzeba sobie określić. Doskonale to widać na początku, kiedy w ogóle widzimy, czy hotel jest wyszukiwany, bo jeżeli Państwa hotel po nazwie nie jest wyszukiwany w wyszukiwarce, to znaczy, że działania wizerunkowe nie były prowadzone dostatecznie mocno i nie były prowadzone tak, aż jak mogłyby być prowadzone. Jeżeli Państwo nie macie rezerwacji bezpośrednich, to znaczy, że działania wizerunkowe i sprzedażowe też nie były prowadzone wystarczająco mocno. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na to pytanie. Potem były gruszki, potem mamy... Live kulinarny. Live kulinarny. Zrobił, dziękuję, pozdrawiam. Teraz Maciek pisze, zrobienie ads na frazy mało popularne, ale związane z naszym obiektem daje wyższy zwrot niż stawka niższa. Czy wygrałem gruszkę? Zrobienie ads za frazy, tak, bo to był taki dość dobra wypowiedź, ale takim zawalowanym językiem, ale tak, Maćku, wygrałeś nawet dwie gruszki. Rzeczywiście warto jest znaleźć swoją niszę. Niekoniecznie bijmy się na hasło Hotel Warszawa. To też taka rada, którą Państwo już pewnie doskonale znacie, ale to Wam nie zadziała. Hotel Warszawa, Hotel Kraków czy Hotel Mazury to też może być budżet, który będzie dość wysoki, a niekoniecznie przekładający się na rezerwacje. Więc tutaj też warto się zobaczyć, jakie frazy generują Wam takie zapytania, a nie są to... W języku AdWordsów się mówi frazy generyczne, czyli takie bardzo podstawowe, takie jak alufelgi. Ale też to, co Maciek napisałeś w którymś z komentarzy, czyli robienie AdWords na markę własną. Dlaczego warto? Dlatego, że Booking też robi na Waszą markę rezerwacje. Nie tylko Booking. Nie tylko Booking. No, drodzy Państwo, nie robienie kampanii AdWords. Ja pamiętam, jak zaczęłam moją karierę z hotelarzami, to było nie, na nazwę własną ja nie będę, bo tutaj mam już Booking załatwiony. No okej, przy czym na przykład średnia cena za przekierowanie do Państwa strony
za nazwę własną to jest na przykład kilkadziesiąt groszy, 20, 50 złotówka, a jak ktoś już zna Waszą nazwę, czyli zna Wasz obiekt, prawdopodobieństwo, że dokona rezerwacji jest zdecydowanie wyższe niż ktoś, kto wpisuje Hotel Warszawa. Kolejną rzeczą jest, że jeżeli ktoś zna Waszą nazwę i wejdzie na stronę Bookingu, nawet chcąc dokonać rezerwacji na Waszej stronie, to tak naprawdę może potem tej rezerwacji nie dokonać, ponieważ Wasz hotel jest bardzo dobry, ale poniżej 30 zł taniej jest fantastyczny, który ma tak samo jak Wy kilka gwiazdek i podobny basen, wystrój i tak dalej. Więc to jest bardzo ważne, żeby pozycjonować się na nazwę własną i chronić swój brand właśnie i pozyskiwać rezerwacje bezpośrednio. To jest przykład, który ja też często pokazuję na szkoleniach. Może się zdziwicie na szkoleniach recepcji. Dlaczego? Kiedy jest tak zwane odesłanie do strony, czyli to Pan sobie, Pani sobie sprawdzi na naszej stronie. I słuchajcie, co w takim razie gość, który sobie chce sprawdzić na stronie, robi? Wpisuje w wyszukiwarkę właśnie brand, wyskakuje jako pierwsza reklama Bookingu, wchodzi na Booking i to czasem jest przekonany, że wchodzi na stronę hotelu. Tak, nie wszyscy mają świadomość. Myślę, że to jest mały odsetek, ale wciąż się zdarza, że nie wszyscy mają jeszcze świadomość, że reklama to reklama, czyli że to jest coś innego niż ruch organiczny, a że strona pośrednika to nie jest bezpośrednio strona hotelu. Maciek jeszcze pisze też, że mało hotelarzy wie, co to jest search console. Smutne, ale prawdziwe. Myślę też, Maćku, tak się zastanawiam nad tym, bo niewielu jest hotelarzy, którzy są tak zaangażowani. Wiesz, że mam ogromny szacunek do tego, w jaki sposób zarządzasz hotelem i prowadzisz działania. Pochylam głowę, ale myślę sobie tak, że właśnie, nawet jeżeli ty, drogi hotelarzu, nie wiesz, co to jest search console, to myślę, że ważne, żebyś zatrudniał ludzi, którzy to wiedzą. I czy to są właśnie marketingowcy na miejscu u ciebie w hotelu, czy to jest agencja zewnętrzna, która ci doradzi. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby po prostu było wiadomo, że ktoś zadba o to i patrzy, jakie są wejścia do ciebie na stronę, więc skąd się generują rezerwacje, żeby się nie bić tam, gdzie są wszyscy i działać tam, gdzie są wszyscy tak naprawdę, bo wszyscy są. Możemy sobie wymyślić tą naszą niszę. Właśnie Maciek, proszę bez reklamy. Tak, Maciek... Bardzo właśnie, prowokacyjne, tak, prowokacyjne stwierdzenie. Także bez reklamy Maciek zarządza hotelem Afrodyta, gdzie mamy przyjemność też współpracować w zakresie szkoleń, więc mówię o tym z pełną premedytacją, bo marketing my tam nie robimy, ale oni robią go świetnie. Dlatego też zachęcam do przyjrzenia się. Możecie zdecydowanie używać benchmarku. Bardzo inspirująco prowadzą działania marketingowe. Zdecydowanie. Tak. Także... Czy się podpisujemy, Maćku, pod stwierdzeniem? Ja uważam, że nie, ja bym się nie podpisała pod tym stwierdzeniem. Ono jest dosyć prowokacyjne. Natomiast myślę, że fajną grupą uczącą się, ciekawą, cały czas testującą nowe rozwiązania jest branża hotelarska i dlatego tak lubimy z branżą pracować. A hotelarze płakali. Okej, okay, słuchajcie, okay. Także... Tak. Okay. Jeśli macie, jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to zachęcamy oczywiście do ich zadawania. A teraz... Ja chciałam Cię zapytać, Ania, właśnie wracając, bo temat live nawiązuje bardzo mocno do naszego szkolenia Hotel Marketing Manager, które to szkolenie już 14 września w Warszawie i no nie przez przypadek ono tak nawiązuje właśnie do tego. To są, proszę Państwa, przemyślane strategie i plan marketingowy przewidział, że właśnie dzisiaj będzie live, podczas którego będziemy między innymi, będzie niespodzianka, duża niespodzianka, ale zanim ta niespodzianka, jeszcze troszeczkę zbudujemy napięcie, bo też warto budować napięcie, to zapytam Cię, Ania, dlaczego warto na to szkolenie przyjść? Dlatego warto, że ja Wam zazdroszczę, po prostu, szczerze powiedziawszy, ja Wam zazdroszczę, bo będzie to cały dzień, którym będziemy my, ja i Małgosia, przede wszystkim ja, jeśli chodzi o część marketingową, będę z Wami pracować nad Waszymi obiektami, czyli tak naprawdę zaczniemy o tym wszystkim, o czym mówiliśmy dzisiaj w wersji rozbudowanej. Przyjdziecie na to szkolenie, a my sobie, będzie to fajna, mała, kameralna grupa i pracujemy sobie w ten sposób. Zaczynamy od analizy Waszego obiektu, każdego indywidualnie, będziecie mieć mnie cały dzień do dyspozycji, będziemy pracować nad tym wspólnie.
działanie. Zaczynamy od strategii, określamy sobie słabe, mocne strony, następnie budujemy sobie strategię, cel i grupy docelowe, do których będziemy kierować przekaz marketingowy. Drugim krokiem będzie właśnie stworzenie takiego planu marketingowego, żebyście dokładnie wiedzieli, jeżeli pracujecie, jeżeli jesteście właścicielami obiektów, marketingowcami, osobami odpowiedzialnymi za sprzedaż i marketing, żebyście wiedzieli, kurczę, co ja mam krok po kroku zrobić, żeby osiągnąć swój cel, żeby mieć ten wzrost tych rezerwacji bezpośrednich, żeby mieć ten wzrost imprez, organizacji imprez, żeby mieć ten wzrost wesel i tak dalej. Wszystko nam wyjdzie ze strategii. Strategia, plan, a na końcu narzędzia. Dobierzemy sobie narzędzia tak, że wy po prostu wracacie następnego dnia. Szkolenie jest w środę, wracacie w czwartek i już wiecie krok po kroku, co macie robić, żeby... Szkolenie jest w piątek? Tak. No to wracacie w poniedziałek, przez weekend jeszcze Wam to buzuje, sobie myślicie, ale to było super szkolenie i poniedziałek z uśmiechem na twarzy idę do mojego hotelu i wiem, co mam robić, żeby osiągnąć moje cele. Więc tak naprawdę zazdroszczę pod kątem takim, że ja bym chciała, żeby była firma, która by przyszła do mnie i powiedziała, Ania, tak to można zrobić, tutaj Ci daję takie narzędzia i Ty możesz osiągnąć swoje cele strategiczne. Czyli tak podsumowując, krok po kroku, strategia marketingowa, plan marketingowy, najbardziej efektywne narzędzia właśnie dla Waszych obiektów, czyli pracujemy na Waszych obiektach. No i to, co Ania powiedziała, tak dosyć skromnie, wieloletni praktyk marketingu hotelowego, ekspertka i to też pokazujemy Wam na co dzień we współpracy, jak również podczas live. Także serdecznie zachęcamy do tego, żeby skorzystać z tej wiedzy. Zapraszam. I teraz myślę, że ten czas chyba przyszedł na tą niespodziankę, co Aniu? Tak, zapraszam serdecznie. Mhm. Tak jak powiedziałam, na nasze szkolenie Hotel Marketing Manager już 14 września w Warszawie. W Warszawie i niespodzianka, słuchajcie, niespodzianka. Dla tych, którzy dzisiaj są z nami, wytrzymali do końca, nawet te kulinarne tutaj przygody, które nastąpiły w międzyczasie. Słuchajcie, niespodzianka jest taka, że dla tych wszystkich, którzy dzisiaj się zdecydują i tylko dzisiaj, do godziny 23:59, promocja, którą proponujemy, to jest 1 równa się 2. Jeszcze raz powiem, żebyście dobrze usłyszeli, 1 równa się 2, a oznacza to tyle, że decydując się na udział w naszym szkoleniu, i to dotyczy tylko szkolenia w Warszawie, jeden udział to są 2 udziały, czyli płacąc cenę jednego biletu, dostajesz 2 bilety. I chodzi nam tutaj o tą pełną cenę, nie cenę przedsprzedażową. Także serdecznie zachęcamy. Myślę, że nie ma co tutaj już budować tego bardziej. Promocja jest bardzo prosta. Dzisiaj na naszej stronie należy złożyć zamówienie. Ja w tym momencie... pozdrawiam Cię, Maćku, jeszcze raz. Ja w tym momencie wrzucam link jako Małgosia Pioszyk. Wrzucam, okej. Okay. Szanowni Państwo, podsumowując, jeżeli będąc na dzisiejszym live'ie poczuliście, że jest to wartość, którą chcielibyście wdrożyć u siebie w hotelu, chcecie poznać dokładnie i przejść przez nami ten proces budowania tej strategii, planu marketingowego i doboru narzędzi, będziemy mówić o mediach społecznościowych, będziemy mówić o kampaniach AdWords, będziemy mówić o Google Search Console, jeżeli ktoś z Was się zaciekawił tym tematem, będziecie mogli zadać nam pytania, my Wam na te pytania odpowiemy. Wyjdziecie wyposażeni z tą mapą, która pozwoli Wam poruszać się w świecie marketingu online i osiągać te cele, które macie założone w Waszych obiektach. To szkolenie jest właśnie dla Was. I dzisiaj do końca dnia, do 23:59 zapraszamy. Kupując jeden bilet, możesz przyjść ze swoim kolegą, koleżanką. I doskonale się bawić, uczyć i wyposażać w narzędzia niezbędne do Twojej pracy. Zdecydowanie tak. Drodzy hotelarze, bardzo nam było miło. To ostatni wakacyjny live, co nie znaczy, że live ostatni. Będzie jeszcze dużo takich transmisji, spotkań. Bardzo lubimy się z Wami spotykać, ale pomału żegnamy wakacje jesiennymi owocami, już w jesiennych nastrojach, a jesień w tym roku będzie bardzo efektywna i o tym pewnie wiecie. Efektywna. Pani Dorota zapisała, czy na szkoleniu też będzie tyle na temat gruszek i jabłek. W tym specjalizujemy się my jako Hotel Sadowa. Hotel Sadowa pozdrawiamy bardzo serdecznie. I Pani
panią Małgosię i panią Dorotę. Pozdrawiamy. Także będą. Odnośnie, na pewno sezonowe owoce będą. Na pewno sezonowe owoce, bo my też propagujemy zdrowy tryb życia, więc zainspirowany dzisiejszym live'em na pewno nie weźmiemy śliwowicy, o której też tu było w wątku, ale owoce jak najbardziej, a hotel sadowa specjalizująca się w owocach, super. Czyli tu jest coś, o czym możemy mówić. Mamy tą specjalizację, mamy hotel, więc to jest świetny początek do tego, żeby budować pozostałe narzędzia. Mhm, okej. Drodzy hotelarze, bardzo Wam dziękujemy. Maciek, możesz przyjść z kim chcesz, serdecznie Cię zapraszamy. No i co? Do zobaczenia. Link w komentarzu, za chwilę jeszcze na ten temat będzie post na Facebooku. Widzimy się już niebawem na kolejnym live'ie, również ze świeżymi owocami. Nie wiem, jakie będą wtedy owoce dostępne, ale słuchajcie, to jest taki element, który z nami jest od samego początku praktycznie i będziemy ten element kultywować, bo jesteśmy zwolenniczkami oczywiście naturalnego i zdrowego odżywiania, więc to jest taki nasz element. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, dziękujemy i do zobaczenia.